sugerował, że... Oho. Przepraszam, bowiem poprosiła zgodę na nagrywanie z jakiegoś powodu. Więc raz jeszcze dzień dobry, bardzo mi miło. Dziś kilka słów o podejmowaniu ryzyka finansowego. Bardzo bym chciała opowiedzieć o pełnym obrazie, pełnym portrecie inwestora i ryzykanta na polskiej scenie finansowej, który udało mi się stworzyć. Natomiast mimo ograniczeń czasowych wyszło mi na to, że opowiem sobie o samoocenie, samokontroli i poczuciu władzy. Raz dlatego, że wydawały mi się najbardziej ciekawe te aspekty, najbardziej uniwersalnie dotyczące nas wszystkich. A dwa dlatego, że wydawało mi się najbardziej spójnie, uda mi się o tym opowiedzieć, tak żeby w tym 40-minutowym slocie się zmieścić. Tytułem wstępu dwa zdania o miejscu psychologii w modelach ekonomistów, bo tak naprawdę analiza zachowań finansowych, w szczególności ryzykownych zachowań finansowych ludzi, była domeną ekonomistów i zupełnie do niedawna psychologowie niewiele z tym mieli wspólnego. Jak sobie spojrzymy na neoklasyczne modele ekonomii typu hipoteza dochodu absolutnego Keynesa, czy model dyskontowanej użyteczności Samuelsona, czy hipoteza dochodu relatywnego Disenberga, to tam kompletnie nie ma przestrzeni na psychologię ani na zastanawianie się nad tym, jak indywidualne charakterystyki decydenta mogłyby oddziaływać na jego decyzję. No, trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że ekonomiści traktowali nas jako chemoekonomikusów, którzy charakteryzują się pełną racjonalnością podczas podejmowania decyzji. No a jeśli tak, no to nie ma tam miejsca na różnice indywidualne wynikające z naszego portretu psychologicznego czy z kontekstu, w którym podejmujemy naszą decyzję. Szczęśliwie dla nas i dla rozwoju dziedziny, jak sądzę, w pewnym momencie ekonomiści zaczęli się skłaniać w kierunku psychologii i pierwsza przestrzeń, w której mogliśmy się odnaleźć, to behawioralna hipoteza cyklu życia Schefflina i Kellera, którzy znaleźli przestrzeń w swojej teorii na trzy ważne filary. Pierwszy z nich to była teoria samokontroli, która mówiła o tym, że walczą w naszym umyśle dwie siły, doer i planner. Doer to chwilowy hedonista, który koncentruje się na bieżących przyjemnościach i planner, który myśli o przyszłości i w efekcie walki tych dwóch podejmujemy bardziej spontaniczne i mniej przemyślane albo bardziej przemyślane i odpowiedzialne decyzje. Z drugiej strony system kont mentalnych, który opowiadał o tym, że to nie jest tak, że wszystko jedno, jakie pieniądze wydajemy, bo mamy w głowie mentalne konta, które księgują nasze pieniądze w różny sposób, co sprawia, że nie wydajemy ich tak samo, a więc nie potrafimy być w pełni racjonalni, tak jakby chcieli tego neoklasycy w ekonomii. No i wreszcie trzecia rzecz, którą uwzględnili panowie w behawioralnej hipotezie cyklu życia, to framing, czyli to, że w zależności od tego, jak prezentowane są alternatywy, inaczej podejmujemy decyzję. I przytaczę tą konkretną koncepcję, głównie dlatego, że to ona zaważyła o tym, że ekonomiści otworzyli się na psychologię i była takim punktem zwrotnym w badaniach nad zachowaniami inwestorów. A co pojawiło się potem? No potem pojawiła się ekonomia behawioralna i finanse behawioralne. Ekonomia behawioralna, czyli dziedzina na styku psychologii i ekonomii, definiowana głównie przez ekonomistów, którzy są zainteresowani psychologią, a którzy poszukują anomalii w modelach ekonometrycznych i szukają alternatywnych modeli, które pozwoliłyby uzupełnić te już istniejące elementy behawioralne. I w obrębie tej ekonomii behawioralnej znalazła się przestrzeń na finanse behawioralne, czyli tą subdziedzinę, która zajmuje się stricte ryzykiem finansowym, w szczególności na rynkach kapitałowych. No i tu wreszcie pojawia się psychologia finansowa, czyli to, czym ja się zajmuję na co dzień i to, co pozwala uzupełnić ten już istniejący portret inwestora i ryzykanta finansowego o czynniki indywidualne. I pozwoliłabym sobie na tym poprzestać w kontekście historii i przestrzeni psychologii w ekonomii i przejdę już płynnie do tego, co udało mi się zidentyfikować. A przez ostatnie 9 lat prowadziłam badania w tym obszarze, co pozwoliło mi, jak widzicie Państwo, wyodrębnić już sporo czynników, które oddziałują na nasze ryzykowne decyzje finansowe. A nie o wszystkich niestety dziś mogę powiedzieć. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu lub do lektury, bo szczęśliwie wyniki praktycznie wszystkich tych badań są już opublikowane. A dziś chciałabym się skupić na trzech pierwszych, czyli na samokontroli, samoocenie i poczuciu władzy jako determinantach ryzykownych wyborów finansowych. I pozwolę sobie zacząć od samooceny. Badania, które będę tu przedstawiać, to nie są wszystkie badania, które w tym obszarze zostały zrealizowane,
ale przynajmniej znacząca większość z nich. Realizowane były w zespole razem z dr Janą Rudzińską-Wojciechowską i z magister Janą Jaworską. I spróbujmy sobie przybliżyć tło teoretyczne tych badań. Po pierwsze, czym jest samoocena? Samoocena to jest pozytywna lub negatywna postawa wobec siebie. I to pewnie nikogo specjalnie nie zaskoczyło. To, co jest ważne w kontekście moich badań, to jest to, że samoocena łączy w sobie zarówno komponenty cechy, jak i komponenty stanu. Inaczej mówiąc, poza taką względnie stałą samooceną, którą mamy, może nam się sytuacyjnie samoocena zmieniać, co sprawia, że nasze zachowania i decyzje podejmowane w konkretnym momencie mogą być inne niż takie podejmowane na co dzień. No i to, co już wiadomo z badań, to to, że samoocena przekłada się na sukcesy w różnych obszarach, w kontekście osiągnięć naukowych, sukcesów zawodowych, sukcesach w relacjach osobistych, no i generalnym poczuciu szczęścia. A to, co już wiemy w kontekście zachowań ekonomicznych, to wiemy to, że samoocena ogranicza naszą skłonność do impulsywnych i kompulsywnych zakupów. Wiemy o tym, że sprzyja podejmowaniu różnych działań mających na celu planowanie finansowe i realizację tych planów, no i generalnie pozytywnie koreluje z ogólnym bogactwem gospodarstw domowych. No więc pojawia się pytanie, czy samoocena będzie nam się wiązać również z ryzykiem. Już trochę na ten temat wiadomo, szczególnie w kontekście cechy. A to, co już wiadomo, to to, że tak naprawdę zależność pomiędzy samooceną a skłonnością do ryzyka jest zależna od domeny, o której myślimy. Inaczej mówiąc, wtedy, kiedy myślimy o domenie zdrowotnej, samoocena ma negatywny związek z podejmowaniem ryzykownych zachowań. Inaczej mówiąc, im wyższą mam samoocenę, tym mniej skłonny do ryzyka zdrowotnego jestem. Natomiast w innych analizowanych obszarach, takich jak odnoszących się do relacji społecznych, do takich ogólnych tendencji do podejmowania ryzyka w życiu, no to okazuje się, że im wyższą mam samoocenę, tym bardziej ryzykowna jestem. No wobec tego pojawia się naturalne pytanie, jaka jest relacja pomiędzy samooceną jako cechą, a ryzykiem finansowym. I to, czym się zajmowałam, nie jest taką zupełną nowością w tym konkretnie obszarze. Zaraz pokażę, gdzie są luki wiedzy, które próbowałam uzupełnić. A mianowicie to, co już wiemy, to to, że samoocena generalnie jest pozytywnie skorelowana z ryzykiem finansowym w domenie zarówno inwestycyjnej, jak i hazardowej. Natomiast bardzo okrojone były badania w tym zakresie. I tak naprawdę, jeśli chodzi o ryzyko inwestycyjne, koncentrowano się wyłącznie na akcjach, a jeśli chodzi o ryzyko hazardowe, to tak naprawdę koncentrowano się przede wszystkim na zachowaniach patologicznych. W związku z tym no, trzeba wziąć poprawkę na te wyniki i zastanowić się, na ile można je generalizować. A to, czego nie wiadomo i to, co stanowiło lukę, którą chciałyśmy uzupełnić badaniami, to po pierwsze chciałyśmy zobaczyć, w jaki sposób sytuacyjna samoocena będzie wpływać na podejmowanie ryzyka finansowego. Bo tak jak pokazywałam, badania, które były realizowane, koncentrowały się niemal wyłącznie na samoocenie jako cesza. Druga kwestia, zupełnie w związku z tym niezbadana była relacja pomiędzy samooceną jako cechą i samooceną sytuacyjnie wzbudzoną, no bo skoro nie badano sytuacyjnie wzbudzonej, to siłą rzeczy również nie badano interakcji między tymi dwiema. Wreszcie chciałam rozbudować zrozumienie ryzyka inwestycyjnego i wyjść poza analizę skłonności do inwestowania wyłącznie w akcje, głównie dlatego, że nie odzwierciedla to rzeczywistych wyborów, a jeżeli weźmiemy sobie na warsztat strukturę portfela inwestycyjnego Polaków, no to postrzeganie inwestycji jako wyłącznie inwestycje w akcje dalece odstaje od tego, co w rzeczywistości Polacy robią. No i wreszcie ostatnia kwestia. Chciałam rozróżnić skłonność do inwestowania od skłonności do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. W znakomitej większości badań dotyczących ryzyka inwestycyjnego te dwa pojęcia są ze sobą utożsamiane. I tak w tych badaniach, jak i w każdych kolejnych, które będę pokazywać, ja dokonywałam tego zróżnicowania, żyjąc w przekonaniu, że mogę być skłonna do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale niekoniecznie ryzykownych. Więc nie miałam poczucia, że te dwa pojęcia można by utożsamiać. No i przechodząc do badań własnych. Żeby przyjrzeć się roli samooceny w objaśnianiu ryzykownych zachowań finansowych, zrealizowane zostały trzy badania. Przepraszam, nie mam pojęcia, dlaczego tak dziwnie opisane jest badanie numer dwa. Coś chyba się z czcionką niestety stało.
W każdym razie celem badania pierwszego było sprawdzenie, czy samoocena jako cecha determinuje nasze wybory inwestycyjne i ryzykowne wybory hazardowe. Badanie numer dwa weryfikowało tą samą hipotezę w kontekście sytuacyjnych zmian samooceny, a nie samooceny jako cechy. I wreszcie badanie numer trzy badało interakcyjną rolę samooceny jako cechy i samooceny jako stanu w kontekście ryzykownych wyborów finansowych. Wszystkie trzy badania były realizowane na panelach badawczych metodą KAWI, konkretnie na panelu badawczym Ariadna. Pierwsze z nich było badaniem korelacyjnym, kolejne dwa badaniami eksperymentalnymi. Wielkość próby była szacowana w oparciu o wyliczenia z G-Power i spełniała kryteria pozwalające na weryfikację zależności efektów słabych między zmiennymi. We wszystkich prezentowanych dziś przeze mnie badaniach zmienne zależne będą dokładnie te same. I dość celowo dobrałam te badania, które będą miały zmienne zależne identyczne, żeby łatwiej było podążać za tym, co chciałabym zaprezentować. I wśród zmiennych zależnych pierwsza odnosiła się do skłonności do inwestowania, a więc miała sprawdzić, na ile ludzie są skłonni przeznaczyć swoje oszczędności na inwestycje. I zadaniem badanych było tutaj podzielenie hipotetycznej kwoty 10 tysięcy złotych między trzy kategorie, czyli między konsumpcją, oszczędzanie i inwestowaniem. Druga zmienna, która pojawi się we wszystkich opisywanych tu badaniach, a potem modelach, to zadanie nazwane zadaniem portfela inwestycyjnego, mierzące skłonność do ryzyka inwestycyjnego, w którym to badani byli proszeni o podzielenie kwoty 10 tysięcy złotych pomiędzy obligacje, zrównoważone fundusze inwestycyjne i akcje, gdzie każdy z tych trzech pojęć został zdefiniowany uczestnikom i jasno zostało określone, że w przypadku zrównoważonych funduszy inwestycyjnych 50% środków jest w nich inwestowanych w akcje, 50% w obligacje. No i wreszcie trzecie narzędzie do pomiaru zmiennych zależnych to jest The Lottery Task, Holt & Lowry. Ja pozwolę sobie je pokazać, bo łatwiej się o nim opowiada, jak się je widzi. Przepraszam, muszę niestety przeklikać przez kilka kwestii. Zadanie Holt & Lowry polega na tym, że uczestnicy dokonują 10 wyborów między dwiema loteriami, czyli między parami loterii, każdorazowo wskazując, czy preferują opcję A, czy opcję B, przy czym opcja B jest traktowana jako opcja ryzykowna, opcja A jako opcja bezpieczniejsza. Jak Państwo widzą, z każdą kolejną decyzją prawdopodobieństwo uzyskania wyższego wyniku rośnie. Aż do decyzji 10, w której to uzyskanie wyższego wyniku ma 100% pewność, a w związku z tym logicznie rzecz biorąc i racjonalnie podchodząc do decyzji, w przypadku 10 decyzji opcja B powinna być wybierana przez wszystkich. Mówię o tym dlatego, że będzie to kryterium selekcji uczestników w badaniach do analizy wyników, więc pozwalam sobie na to zwrócić Państwa uwagę. A wracając do narzędzi. W pierwszej serii, w pierwszym badaniu z tej serii analizowaliśmy samoocenę jako cechę mierzoną skalą SES Rosenberga i Rosenberga w polskiej adaptacji Rogozy i Cieciucha, która składa się z 10 stwierdzeń opisujących nas samych tak, jak siebie widzimy, i wskaźnikiem samooceny jest suma odpowiedzi na te 10 pytań. W kolejnych dwóch badaniach, poza tym, że samoocena była mierzona jako cecha, była mierzona również jako stan i manipulacyjnie zmienialiśmy ją, czyniąc ją wyższą lub niższą, a to w jaki sposób pokażę przy omawianiu poszczególnych badań. No więc spróbujmy przejść do wyników badania pierwszego, czyli sprawdzić, czy samoocena jako cecha determinuje nasze zachowania ryzykowne. I wyniki badania pierwszego pokazały, że istnieje pozytywny związek między poziomem samooceny a skłonnością do inwestowania. Tu na slajdach mamy zaprezentowaną samoocenę na trzech poziomach, niskim, średnim i wysokim. Natomiast analogiczne analizy dla regresji przy uciągleniu tej zmiennej pokazywały dokładnie taką zależność, że liniową zależność, im wyższa samoocena, tym większa skłonność do inwestowania. Jeśli zaś chodzi o skłonność do ryzyka inwestycyjnego, wyniki badania pokazały, że osoby z niską samooceną budowały mniej ryzykowne portfele inwestycyjne niż osoby o średnim i wysokim poziomie tej cechy. I co więcej, osoby o średnim poziomie tej cechy budowały znacznie mniej ryzykowne portfele inwestycyjne niż osoby o wysokim poziomie tej cechy. Analiza regresji pokazywała ciągłą liniową zależność
Im wyższy poziom samooceny, tym mniej, tym bardziej ryzykowne portfele inwestycyjne. Analogiczny wniosek można wyciągnąć dla skłonności do ryzyka hazardowego. I konkludując, wyniki badania pierwszego pokazały, że osoby o wysokim poziomie ogólnej samooceny chętnie inwestują i bardziej ryzykownie inwestują niż o niższym poziomie samooceny. I co więcej, analogiczne wyniki można zaobserwować w przypadku ryzyka loteryjnego czy też hazardowego. Co zatem dzieje się z naszymi zachowaniami, jeśli nasza samoocena sytuacyjnie zostanie zmieniona? Zmienialiśmy sobie tą samoocenę prostym zadaniem, w którym prosiliśmy uczestników o to, by przypomnieli sobie sytuacje, kiedy byli się bardzo zadowoleni, albo takie sytuacje, kiedy byli się bardzo niezadowoleni. A trzecią grupę, grupę kontrolną, prosiliśmy o to, żeby sobie przypomnieli sytuację spaceru po lesie. Następnie prosiliśmy uczestników, żeby w kilku zdaniach opisali te wspomnienia, to znaczy po jednym zdaniu na każde przywołane wspomnienie. Sprawdzaliśmy też to, jaka jest ranga tych wspomnień i czy rzeczywiście są one pozytywne lub negatywne, tak patrząc na nie z boku. I co pokazały nasze wyniki? Wyniki pokazały, że obniżenie samooceny skutkuje obniżeniem skłonności do inwestowania, a podniesienie samooceny kompletnie nie zmienia skłonności do inwestowania. Wiąże się za to z istotnie wyższą skłonnością do inwestowania niż obniżenie samooceny. Znaczy mówiąc, niezależnie od tego, czy mamy taki neutralny poziom, czy podniesiony sztucznie poziom samooceny, zachowujemy się podobnie. Natomiast jeśli nam się tą samoocenę obniży, zaczynamy się zachowywać tak jak osoby z niską samooceną jako cechą. Jeśli chodzi o skłonność do ryzyka inwestycyjnego, te osoby, którym obniżono samoocenę, budowały mniej ryzykowne portfele inwestycyjne niż osoby z grupy podwyższonej samooceny i z grupy kontrolnej, a osoby z grupy kontrolnej budowały mniej ryzykowne portfele niż osoby o podwyższonej samoocenie. Czyli tu znowu obserwujemy podobne zjawiska jak w przypadku samooceny jako cechy. Analogiczne wnioski można wyciągnąć dla ryzyka hazardowego, co wskazuje, że samoocena w tym samym kierunku działa zarówno wtedy, kiedy mówimy o ryzyku inwestycyjnym, jak i hazardowym. Jeśli chodzi o badanie trzecie, to miało ono na celu sprawdzenie, czy istnieje interakcja między cechą a stanem. I czy to jest tak, że rola samooceny jako cechy może się zmienić w momencie, kiedy sytuacyjnie wpłyniemy jakoś na samoocenę decydenta. No i co się okazało? Jeżeli chodzi o skłonność do inwestowania, nie zaobserwowano interakcji pomiędzy cechą a stanem. Potwierdzono wcześniej obserwowane zależności dotyczące relacji między samooceną a skłonnością do inwestowania i sytuacyjnie wzbudzoną samooceną a skłonnością do inwestowania, ale efektów interakcyjnych nie zaobserwowano. Sytuacja jest jednak zgoła inna, kiedy mówimy o ryzyku inwestycyjnym. Otóż okazuje się, że tu efekt interakcyjny jest istotny i zależność pomiędzy poziomem samooceny, jak mierzono jako cecha, a skłonnością do ryzyka inwestycyjnego jest istotna tylko wtedy, kiedy mamy warunek podwyższonej samooceny. Inaczej mówiąc, jeżeli ja obniżę komuś samoocenę, to jaką on realnie miał samoocenę na co dzień, przestaje mieć znaczenie. Dokładnie te same wnioski wyciągamy dla skłonności do ryzyka hazardowego. A więc konkludując, samoocena ma istotny wpływ na skłonność ludzi do inwestowania pieniędzy oraz do tego, jakie decyzje inwestycyjne podejmą i jakie decyzje hazardowe podejmą. To, co jest również ważne, to to, że istnieje efekt interakcyjny pomiędzy cechą samoocena a stanem samooceny, który determinuje to, jak ryzykowne decyzje podejmujemy i może wyhamować nam efekt samooceny w momencie, kiedy sztucznie obniżymy komuś czasowo samoocenę. I gdyby ktoś chciał troszkę więcej poczytać na ten temat, odsyłam do naszego artykułu z nieukrywaną przyjemnością i przejdę do samokontroli. Badanie nad rolą samokontroli w objaśnianiu ryzykownych wyborów finansowych prowadziłam dokładnie w tym samym zespole, w którym prowadziłam badania dotyczące samooceny. Jakie było tło teoretyczne? Warto zauważyć, że pierwsze modele ekonomistów, które dopuszczały psychologię, właśnie podkreślały rolę samokontroli jako tej cechy, która będzie najważniejsza dla determinowania zachowań finansowych. Stąd szczególnie ważne było dla mnie to, żeby tej cechy się przyjrzeć,
I tym bardziej zaskakujące jest to, jak niewiele badań w tym obszarze zrobiono. A więc zacznijmy od tego, czym jest samokontrola. No, samokontrola jest zdolnością do takiej autoregulacji, do powstrzymywania się przed działaniami i hamowaniem własnych działań, które w danym momencie nie służą realizacji długoterminowych celów. Inaczej mówiąc, takich, które w danym momencie są dla nas szkodliwe. Podkreślam, że w danym momencie, bo to samo działanie za chwilę może się okazać jak najbardziej pożądane, tylko w danym momencie powinno być powstrzymane. Podobnie jak samoocena, samokontrola ma komponenty cechy i stanu. W związku z tym w naszych badaniach my również uwzględniałyśmy jeden i drugi komponent. I to, co już wiadomo o samoocenie, o samokontroli, to to, że wiąże się ona z sukcesami w różnych dziedzinach życia. No głównie dlatego, że powstrzymuje nas przed działaniami, które miałyby nas odwodzić od realizacji celów w różnych obszarach. I determinuje zarówno sukcesy w życiu prywatnym, jak i sukcesy w życiu zawodowym. A jeśli chodzi o zachowania ekonomiczne, to samokontrola sprzyja wszelkim formom odraczania gratyfikacji. A więc nie powinno dziwić nas to, że sprzyjać ona będzie skłonności do oszczędzania, że będzie się wiązać z większą akumulacją bogactwa, że będzie nas powstrzymywać przed impulsywnymi zakupami. Ale co ciekawe i cenne w naszym życiu, im wyższa samokontrola, tym lepiej oceniamy swoją sytuację finansową, niezależnie od tego, jak ona faktycznie jest. Znakomita większość badań nad samokontrolą realizowana jest w paradygmacie wyczerpania ego. Paradygmat wyczerpania ego jest tak zwanym zasobowym modelem samokontroli, który mówi o tym, że żeby korzystać z samokontroli, ja muszę pożytkować swoją wolę i energię, a w związku z tym, jeżeli ja korzystam z tej samokontroli, to te zasoby mi się wyczerpują i kolejne korzystanie z samokontroli będzie dla mnie trudniejsze. Stąd też badania realizowane w paradygmacie wyczerpania ego są dwuetapowymi badaniami, gdzie w pierwszym zadaniu ludzie realizują jakieś zadanie, które mieliby polegać na samokontroli, a więc wyczerpywać ten zasób, a następnie realizują drugie badanie, w którym ponownie przydałaby im się samokontrola, która została wyczerpana już w jakimś stopniu poprzez pierwsze badanie. A więc tak naprawdę dotychczasowe badania koncentrowały się na tym, jak działamy przy ograniczonych zasobach samokontroli, przy czym wykorzystywały one paradygmat dziś coraz głośniej opisywany jako niejasny i coraz głośniej krytykowany, choćby z tego względu, że wyniki uzyskiwane w tych badaniach są bardzo niespójne, a często wręcz mocno ze sobą sprzeczne. A myśląc o samokontroli w kategoriach jej sytuacyjnej zmiany, warto pamiętać, że my nie tylko możemy obniżyć samokontrolę, czy ograniczyć zasoby samokontroli, ale możemy też również w jakiś sposób podnieść nasze przekonanie o umiejętnościach dotyczących samokontroli. No i teraz mówi się o tym, że możemy przyjąć trzy strategie, które pozwolą nam wzmocnić samokontrolę w danym momencie. Możemy się skoncentrować na przeszłości, a więc przypomnieć sobie super sukcesy, w których udało nam się powstrzymać przed czymś, czego nie powinniśmy byli robić. Możemy skoncentrować się na teraźniejszości, zrekonstruować sobie tą teraźniejszość, tak by uniknąć potencjalnych pułapek i zwiększyć świadomość czynników kontekstowych. No albo skoncentrować się na przyszłości i zastanawiać się, jakie będą przyszłe wyniki dzisiejszych działań. I w naszych badaniach myśmy wzięły na warsztat strategie, które koncentrują się na przeszłości, bo zgodnie z badaniami, które są prowadzone w obszarze strategii wzmacniających poziom samokontroli, jest to jedna z najskuteczniejszych strategii, wydała nam się dobra do wykorzystania badań. Wracając do samokontroli i szukając związków z ryzykiem, pozwalających nam wnioskować o tym, że warto tym tematem się zająć, dowiedziono już, że istnieje negatywny związek samokontroli i ryzyka podejmowanego w różnych niefinansowych obszarach, takich jak obszar relacji społecznych, jak zachowania etyczne, czy zachowania zagrażające zdrowiu. A jeśli chodzi o zachowania finansowe, to tak naprawdę mamy bardzo niewiele badań. Ja tu opisałam to, co badania pokazują, natomiast w przypadku ryzyka inwestycyjnego literalnie jedno badanie było przeprowadzone w tym obszarze. W przypadku ryzyka hazardowego wyniki mamy kompletnie niejednoznaczne. One rzeczywiście wszystkie bazowały na paradygmacie
wyczerpania ego i w konsekwencji część z nich pokazywała pozytywną relację, część z nich negatywną relację pomiędzy samokontrolą a ryzykiem finansowym. No a w przypadku ryzyka inwestycyjnego to jedyne badanie, które było przeprowadzone, pokazywało, że samokontrola jako cecha może przewidywać decyzję o inwestowaniu, a badań dotyczących sytuacyjnych zmian samokontroli w tym kontekście w ogóle nie było jeszcze prowadzonych. A więc mieliśmy na celu zapełnienie trzech luk wiedzy. Po pierwsze, chciałyśmy się dowiedzieć, jaki jest związek między decyzjami inwestycyjnymi a poziomem samokontroli jako cechy, jako że tylko jedno badanie w tym obszarze przeprowadzono. Po drugie, chciałyśmy zobaczyć, jaki jest wpływ strategii podnoszących sytuacyjny poziom samokontroli na decyzje inwestycyjne, a nie tylko co dzieje się wtedy, kiedy my ograniczamy zasoby samokontroli. I wreszcie chciałyśmy zobaczyć, jaka jest interakcyjna rola samokontroli mierzonej jako cecha i sytuacyjnie zmienianej. No i w tym celu przeprowadziłyśmy 5 badań własnych, które pierwsze i czwarte badanie badało rolę samooceny jako cechy w wyjaśnianiu zachowań, ryzykownych zachowań finansowych. Drugie i piąte badało sytuacyjnie wzbudzone myślenie o porażce lub sukcesie w zakresie samokontroli na zachowania finansowe. No i badanie trzecie szukało efektów interakcyjnych. Niestety rozbite to jest na 5 badań, głównie dlatego, że na początku myślałyśmy tylko o zachowaniach inwestycyjnych, a potem pomyślałyśmy, że sprawdzimy, na ile uniwersalny jest ten efekt i ostatnie dwa badania dotyczą zachowań hazardowych. No i stąd jest ich 5. Tradycyjnie badania w metodologii CAVI, korelacyjne te, które analizują tylko rolę samokontroli jako cechy, eksperymentalne te, które mówią o sytuacyjnej zmianie samokontroli. Tak jak mówiłam, zmienne zależne w tych modelach będą takie same jak w przypadku samooceny. Natomiast jeżeli chodzi o zmienne do pomiaru samokontroli, to wykorzystałyśmy skalę Self-Control Scale Tangneya, która składa się z 36 pytań samoopisowych. Na przykład jestem bardzo dobry w opieraniu się pokusom albo nie dochowuję tajemnic, które pozwalają nam zmierzyć poziom samokontroli. W przypadku badań eksperymentalnych, które prowadziłyśmy, manipulowałyśmy poziomem samokontroli poprzez prośbę do naszych uczestników o to, żeby sobie przypomnieli sytuacje, w których nie udało im się powstrzymać przed czymś, albo sytuacje, w których sobie świetnie poradzili z powstrzymaniem się przed jakimś niepożądanym działaniem. No albo tradycyjnie, tak jak w przypadku samooceny, jeśli uczestnicy należeli do grupy kontrolnej, przypominali sobie spacer po lesie. No i jakie są wyniki? Najpierw dla samokontroli jako cechy. Jak wyraźnie widać na tym wykresie, im wyższy poziom samokontroli, tym większa skłonność do inwestowania. Podobnie zresztą, jak widzicie Państwo, tym wyższa skłonność do oszczędzania, co nie powinno dziwić. Jeśli chodzi o ryzyko inwestycyjne, to już dobrze pośrednich widać, że im wyższy poziom samokontroli, tym mniejsza skłonność do ryzyka finansowego, tak inwestycyjnego, jak i hazardowego. W przypadku badań nad skłonnością do ryzyka hazardowego, w związku z tym, że korzystaliśmy z kwestionariusza Holt-Lory, który niestety ma jedną wadę, otóż jest stosunkowo trudny i część osób sobie z nim po prostu nie radzi, to rozkład naszych wyników pokazywał, że mamy za dużo osób, które się nam nieracjonalnie zachowują i te osoby zostały wykluczone z analiz, jak również w związku z tym, że wykres się okazał mocno lewoskośny, to zastosowałyśmy tobit regresję zamiast takiej tradycyjnej regresji, którą pewnie w najbardziej oczywisty sposób zastosowano przy tych modelach. No więc wyniki badania pierwszego i czwartego dowiodły, że im wyższy poziom samokontroli, tym większa skłonność do inwestowania pieniędzy i tym mniejsza skłonność do podejmowania ryzyka finansowego, tak inwestycyjnego, jak i loteryjnego. Natomiast badania drugie i czwarte patrzyły, jak wygląda rola sytuacyjnie zmienianej samokontroli. Manipulacje już opowiedziałam wcześniej, więc przeskoczę. I to, co widać na tym wykresie, to wspomnienie sukcesów samokontroli podnosi skłonność do inwestowania, przy czym wspomnienie porażki zupełnie nie wpływa na nasze zachowanie. Ponadto wspomnienie sukcesów samokontroli wiąże się też z wyższą skłonnością do inwestowania niż wspomnienie porażki, co wydaje się oczywiste, skoro porażka nie zmieniła poziomu w stosunku do grupy kontrolnej.
Natomiast ciekawsze wyniki, jak zwykle zresztą, okazują się w przypadku skłonności do ryzyka inwestycyjnego, bo otóż okazuje się, że osoby, które przywoływały sukces w zakresie samokontroli, budowały mniej ryzykowne portfele inwestycyjne niż osoby z grupy kontrolnej, a także niż osoby, które przywoływały porażkę w zakresie samokontroli. No i co więcej, osoby, które przywoływały porażkę w zakresie samokontroli, budowały bardziej ryzykowne portfele niż osoby z grupy kontrolnej. W badaniu piątym analizowaliśmy skłonność do ryzyka loteryjnego i tu znowu wprowadzono dokładnie te same korekty na wielkość próby z uwagi na odpowiedzi na zadanie z Holt & Lory i wnioski, które uzyskano, były analogiczne jak te, które uzyskano dla skłonności do ryzyka inwestycyjnego. A więc podwyższenie samokontroli wiązało się z rzadszym wybieraniem loterii ryzykownych w stosunku do osób, które miały obniżoną samokontrolę i w stosunku do osób z grupy kontrolnej. I wreszcie badanie trzecie, które miało pokazać interakcyjną rolę samokontroli jako cechy i stanu. To, co się okazało, to okazało się, że rzeczywiście istotny jest efekt interakcyjny pomiędzy cechą samokontrola i stanem samokontrola. I to zarówno w przypadku skłonności do inwestowania, jak i skłonności do ryzyka inwestycyjnego i loteryjnego, które to wyniki wskazywały na to, że wyższa samokontrola sprzyja skłonności do inwestowania i skłonności do ryzyka loteryjnego, kiedy uczestnicy przywołują sobie sukcesy w zakresie samokontroli. Natomiast kiedy przywołują porażki w zakresie samokontroli, nie ma żadnego związku między poziomem samokontroli a skłonnością do inwestowania pieniędzy. A więc przywołanie porażek samokontroli blokuje zupełnie rolę samokontroli jako cechy, czyniąc tą relację nieistotną. No i główne wnioski z badań nad rolą samokontroli w objaśnianiu zachowań w zakresie inwestowania i hazardu są takie, że zarówno samokontrola, jak i wspomnienie doświadczeń, sukcesów lub porażek samokontroli wpływają istotnie na skłonność do inwestowania pieniędzy i na skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Im wyższy mamy poziom samokontroli, tym większa skłonność do inwestowania i mniejsza skłonność do ryzyka inwestycyjnego i hazardowego. Przywołanie sukcesu w zakresie samokontroli zwiększa skłonność do inwestowania i zmniejsza skłonność do ryzyka inwestycyjnego, zaś przywołanie porażki nie wpływa na skłonność do inwestowania, za to zwiększa nam skłonność do ryzyka inwestycyjnego. I jeśli chodzi o efekt interakcyjny, to wzbudzanie wspomnień sukcesu samokontroli wzmacnia działanie samokontroli, zaś wzbudzanie wspomnień porażki samokontroli skutecznie hamuje działanie samokontroli jako cech. No i gdyby się okazało, że chcieliby Państwo poczytać trochę więcej w tym obszarze, to zachęcam do lektury dwóch tym razem artykułów, które w tym zakresie opublikowałyśmy. I została mi ostatnia część, już najkrótsza część dotycząca roli władzy i poczucia władzy w objaśnianiu ryzykownych wyborów finansowych. No więc po pierwsze, władza jest definiowana jako asymetryczna kontrola nad wartościowymi zasobami. Inaczej mówiąc, władza ma ten, kto rozdziela zasoby, nie ma władzy ten, o czyim losie decydują. No i teraz tak naprawdę ta sytuacja, w której jesteśmy w pozycji władzy lub braku władzy, dotyczy każdej sfery naszego funkcjonowania. No i ci, którzy władzy nie mają, uzyskują dostęp do tylu zasobów, ile zdecydują im przekazać osoby posiadające władzę. Tak więc decyzje podejmowane przez osoby posiadające władzę mają istotny wpływ na satysfakcję innych osób. A szczególnie ważne wydaje się to wtedy, kiedy dotyczy to zachowań ryzykownych, których nie tylko możemy nie zyskać, ale możemy również stracić. Co ciekawe, już 5 dekad temu Ulmer powiedział, że prawdopodobnie żaden temat z zakresu nauk społecznych nie jest ważniejszy, a jednocześnie tak poważnie ignorowany w ekonomii, jak rola władzy w ekonomicznym życiu. I mimo że minęło 5 dekad od tych słów, i mimo że po drodze pojawiło się ileś książek, które opis ekonomicznych, które mówią o roli władzy tak czysto teoretycznie w objaśnianiu zachowań finansowych, to wciąż tak naprawdę niewiele na ten temat wiadomo. Ale jednak to, co wiadomo, to, że władza zmienia sposób, w jaki wykorzystujemy pieniądze, zarówno prywatne, jak i korporacyjne.
I niska władza prowadzi do preferencji dóbr statusowych i konsumpcji ostentacyjnej, tak żeby pokazać światu swój status, zaś wysoka władza wiąże się z koncentracją na takich funkcjonalnych aspektach kupowanych dóbr i na odrzucaniu konsumpcji na pokaz. Co więcej, wyższa władza predyktuje mniejszą gotowość do tego, żeby wydać wszystko na bieżącą konsumpcję. Osoby, które mają władzę, mają większą gotowość do tego, żeby przynajmniej część swoich pieniędzy zostawiać na zabezpieczenie przyszłych potrzeb. A jeśli chodzi o to, jak władza wpływa na podejmowanie decyzji, to co wiadomo, to, że silniejsza władza sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań w różnych domenach. Jeśli chodzi o domenę finansową, to tak naprawdę badania pokazują to, jak władza wpływa na zarządzanie pieniędzmi organizacyjnymi. I wiemy, że decyzje o ryzykownych innowacjach wprowadzanych na kredyt albo obarczonych dużym ryzykiem niewypłacalności podejmowane są przede wszystkim przez liderów, którzy charakteryzują się wysokim poczuciem władzy. A w przypadku banków, CEO banku o wysokim poczuciu władzy sprzyja podejmowaniu decyzji o przyznawaniu kredytów z dużym ryzykiem niewypłacalności klienta. Natomiast jeśli chodzi o finanse osobiste, no to tutaj tak naprawdę tak wiele do powiedzenia nie mamy. Wiemy natomiast, że władza zmienia to, jak podejmujemy decyzje w ogóle, a więc obniża prokrastynację i podnosi skłonność do zachowań skoncentrowanych na realizacji celów, a więc podnosi nasz optymizm, zwiększa naszą koncentrację na nagrodzie w stosunku do osób o niższym poczuciu władzy, obniża nam awersję do straty w efekcie wspomnianej zmiany percepcji ryzyka. W związku z tym wydaje nam się, że porażka jest mniej prawdopodobna i potencjalnie mniej bolesna, a w konsekwencji ewentualny ból związany z negatywnymi konsekwencjami decyzji zdaje się być zredukowanym. I wreszcie podnosi nam samoocenę, co może prowadzić do nadmiernej pewności siebie i podejmowania decyzji w oparciu o nią. I w efekcie może oddziaływać na ryzykowne wybory finansowe, na przykład inwestycyjne czy loteryjne. Zidentyfikowałyśmy dwie luki wiedzy. Po pierwsze, rola władzy w objaśnieniu ryzykownych wyborów finansowych nie jest dobrze zbadana, a po drugie, nie sprawdzano, czy ludzie w pozycji władzy i ludzie, którzy tej władzy nie mają, różnią się w kontekście podejmowania ryzykownych wyborów finansowych. Traktowaliśmy tradycyjnie władzę jako zarówno cechę, jak i stan. I to też jest luka wiedzy, którą próbowałyśmy wyjaśnić, że dotychczas tego tak nie interpretowano i dotychczas nie analizowano interakcyjnej roli cechy i stanu. Już pokrótce wyniki badań własnych. Przeprowadziłyśmy całą serię badań. Ja pokażę dwa pierwsze badania, które są spójne z tym, które pokazywałam Państwu wcześniej. A mianowicie badanie pierwsze, które sprawdzało, czy nasze poczucie władzy wpływa na, albo objaśnia ryzykowne wybory finansowe, i badanie drugie, które sprawdzało, czy istnieje moderacyjna rola stanu braku władzy lub władzy w objaśnianiu relacji pomiędzy władzą jako cechą, a zachowaniami finansowymi. Oba badania KAWI, pierwsze korelacyjne, drugie eksperymentalne, zmienne, zależne, mierzone dokładnie w ten sam sposób, co w poprzednich badaniach. Natomiast do pomiaru naszego poczucia władzy wykorzystano zgeneralizowaną skalę poczucia władzy Andersona i Galińskiego. Natomiast jako manipulację eksperymentalną poproszono uczestników o udział w zadaniu kreatywnym, przy czym tych, którym wzbudzono poczucie władzy, poproszono o ocenę opowiadań napisanych przez innych uczestników oraz przyznanie im nagród. Zaś w przypadku grupy, która miała nie mieć władzy, poproszono o napisanie opowiadań i poinformowano, że te opowiadania będą potem oceniane przez inne osoby, które przyznają za te opowiadania punkty. Rzeczywiście punkty, które były przyznawane naprawdę i osoby badane miały przekonanie, że może ich wykonanie będzie realnie ocenione. No więc pierwsze badanie analizowała rolę poczucia władzy jako cechy. I to, co się okazało, to okazało się, że im wyższy poziom poczucia władzy, tym większa skłonność do inwestowania, tym większa skłonność do ryzyka inwestycyjnego i tym wyższa skłonność do ryzyka loteryjnego. Tu znowu w związku z tym, że to było zadanie Holt & Lory, próba była redukowana z uwagi na nieracjonalne decyzje podjęte przez, w tym przypadku akurat 12 osób. Tak więc
Wniosek z badania pierwszego jest taki, że poczucie władzy jest pozytywnie związane zarówno ze skłonnością do podejmowania ryzyka finansowego, jak i ze skłonnością do samego inwestowania. W badaniu drugim uwzględniliśmy ten komponent eksperymentalny i zmianę sytuacyjną, a więc wzbudzaliśmy albo stan władzy, albo stan braku władzy. Już opisałam tą procedurę, więc już nie będę jej całej pokazywać, ale za to chcę pokazać wyniki. A wyniki są takie, że im wyższe poczucie władzy, tym większa skłonność do inwestowania, co jest spójne z badaniem pierwszym, oraz to, że osoby w stanie władzy inwestują chętniej niż osoby w stanie braku władzy. Natomiast jeżeli do modelu regresji włączony został efekt interakcyjny, to okazuje się, że co prawda on sam nie był istotny, ale przestawał być istotny również efekt główny poczucia władzy. Inaczej natomiast sytuacja prezentowała się w przypadku ryzyka inwestycyjnego i ryzyka loteryjnego. W obu przypadkach poczucie władzy i stan władzy były pozytywnymi predyktorami bardziej ryzykownych decyzji oraz w momencie, w którym dołączano do modelu efekty interakcyjne, przestawała być istotna rola poczucia władzy jako cechy, za to istotny był efekt interakcyjny. A efekt interakcyjny informował nas o tym, że poczucie władzy sprzyja ryzykownym wyborom, tak inwestycyjnym, jak i hazardowym, ale tylko wtedy, kiedy ktoś jest w stanie władzy. W momencie, kiedy komuś wzbudzimy stan braku władzy, relacja pomiędzy poczuciem władzy a skłonnością do ryzyka zupełnie zanika. No więc wnioski z tych dwóch badań z zakresu roli poczucia władzy w objaśnianiu zachowań ryzykownych są takie, że zarówno wyższy poziom poczucia władzy, jak i stan posiadania władzy predyktują wyższą skłonność do inwestowania i ryzykowne zachowania finansowe, tak inwestycyjne, jak i loteryjne, oraz pozytywny związek między poczuciem władzy a skłonnością do ryzyka finansowego występuje w sytuacji posiadania władzy, ale nie wtedy, kiedy władzy chwilowo nie mamy. I wyniki tych badań zaprezentowałyśmy w pierwszym artykule. Gdyby ktoś chciał poczytać trochę więcej z zakresu władzy, to w kolejnym artykule opisane są kolejne 4 badania, a przed nami długa seria badań, bo w najnowszym projekcie, który realizujemy, zaplanowano 16 eksperymentów z tego zakresu, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane kiedyś opowiedzieć, co dalej we władzy słychać. A tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. I tak, i bardzo miło mi było wystąpić. Bardzo dziękujemy. Teraz jest oczywiście czas na zadanie pytań i krótką dyskusję. To może zanim ktoś się zdecyduje na zadanie pytania, to ja sobie pozwolę pierwszy zadać. Znaczy może tak naprawdę mam 2 pytania. Pierwsze pytanie jest takie, na ile możemy mówić o takiej trafności ekologicznej tych badań eksperymentalnych dotyczących samoocen. Zacząłem się zastanawiać, na ile jest tak, że jak się podejmuje jakieś inwestycje, czy robi się jakieś inwestycje, to robi się to bazując na przybłysku jakiejś myśli, tak, nagle, tak? Czy nie jest tak, że większość inwestorów, tak, czyli ludzi, którzy mają skłonność do inwestowania, no, robi to jednak w sposób długoterminowy, tak, i tutaj czy ta sama ocena rzeczywiście wtedy będzie odgrywać taką rolę. A drugie pytanie dotyczy takich relacji pomiędzy tymi zmiennymi. Czy próbowałyście w swoich badaniach robić jakiś bardziej, tak powiem, globalny model i próbować samokontrolę, samoocenę i to poczucie władzy wiązać. Zacznę od pytania drugiego, bo krótko na nie odpowiem. Niestety jeszcze takich badań nie budowałyśmy. Natomiast wysoce prawdopodobne jest to, że w najbliższym czasie powstanie taki model czysto korelacyjny, bo już nie eksperymentalny, nie ukrywam. Ale nie, no do tej pory takiego modelu nie budowałyśmy. Natomiast jeżeli chodzi o trafność ekologiczną, oczywiście mamy inwestorów, którzy inwestują długoterminowo, którzy myślą o horyzoncie emerytalnym często. I to są rzeczywiście osoby, które z dużo większym rozmysłem podchodzą do decyzji inwestycyjnej. Natomiast po pierwsze, wśród tych osób będzie spora grupa osób, które dalej ulegają wpływowi doradcy finansowemu,
I podjęcie decyzji o inwestowaniu na emeryturę jest rzeczywiście bardzo poważnie przemyślane, natomiast już samo podjęcie decyzji, w co inwestuję, często jest efektem rozmowy między dwojgiem ludzi i niezwykle łatwo jest zmanipulować klientem tak, żeby był nieco bardziej podatny na skłonność do inwestowania w jedne aktywa, a w inne mniej. To jest niestety pierwsza bolączka i to czyni te badania mimo wszystko trafnymi ekologicznie. Ale druga rzecz jest taka, że poza niestety mniejszością w Polsce osób, które inwestują długoterminowo z myślą o emeryturze, jest gro osób, które i rosnąca grupa osób, które traduje. I to kompletnie nie jest tak, że to jest bardzo głęboko przemyślane. I tam chwila może spowodować nagłą sprzedaż albo nagłe kupno i zmianę struktury portfela inwestycyjnego. Więc dla nich z pewnością tak. Zgadzam się z tym, że w przypadku osób o wysokiej potrzebie kontroli, osoba, które są o wysokim poziomie sumienności na przykład, które mają długi horyzont planowania i nie pozwalają sobie na manewr w przypadku ryzykownych inwestycji, to faktycznie one gdzieś będą się wymykać z tych modeli, którym pokazujemy. Natomiast znakomita większość inwestorów w moim przekonaniu będzie się w tym modelu mieścić. Okej. Dzięki. Nie wiem, czy ktoś by chciał zadać pytanie. Bo już zmęczyłam wszystkich. Jeżeli nie, to jeszcze raz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, przedstawienie swoich badań. No i do zobaczenia w takim razie wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.